i nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, jestem Szósty i dziś, tak jak ostatnio prosiliście na live'ach i tak dalej, pokażę wam moje konto, na którym aktualnie gram, co tam się znajduje, jakie pokemony, jakie rzeczy, który mam level i tak dalej, także serdecznie zapraszam do oglądania oraz dodatkowo, jako że jutro mam zamiar nagrywać wykluwanie jajek, które zobaczycie pewnie w niedzielę, tu ustalmy, że każde 666 lajków pod tym materiałem to jedno dodatkowe jajko, także zobaczymy, ile lajków będzie pod tym materiałem, mam nadzieję, że jak najwięcej, tak jak mówię, każde 666 lajków to dodatkowe jajko od was, także lecimy, mam nadzieję, że taki deal wam się podoba. A co do konkursu, rozwiązanie będzie jutro na Facebooku o godzinie 16.00, oczywiście na szóstkach szóstego, bo sporo osób też o to pytało. Dzisiaj troszeczkę się nie wyrobiłem, szczerze mówiąc, także będzie to jutro o godzinie 16.00. Teraz przejdźmy już do odcinka. Okej, więc jak sami widzicie i co pierwsze rzuca się w oczy, na koncie jest aktualnie 21 level. Jednak kont miałem już naprawdę niesamowicie dużo, tylko że oddawałem je wam, stąd też jest to tylko, moim zdaniem, 21 level. No ale powolutku do przodu i również to konto uda mi się wyekspić bez problemu, taką mam przynajmniej nadzieję. Pod względem CP Pokemonów też nie jest jakoś niesamowicie rewelacyjnie i super, ale to głównie dlatego, że nie robiłem jeszcze praktycznie żadnych ewolucji na tym koncie, jak do tej pory. Także no, wiecie, tak wygląda sytuacja. Kiedy porobię sobie jakieś power-upy, ewolucje na niektórych Pokemonach, to na pewno powstanie chociaż parę w okolicach 2000 CP, może troszeczkę więcej, więc będzie naprawdę spoko. Do ewolucji będę miał za jakiś czas na przykład z takich ciekawszych Huntera, którego przemienimy sobie w kozackiego Gengara, co będzie moim zdaniem super ewolucją, naprawdę będzie kozacko. Mam również sporo cukierków do Eevee, a Eevee takich lepszych mam parę, więc też będą jakieś fajne ewolucje. Oprócz tego jest tutaj też sporo Mr. Mime'ów. Teraz nie robi to na nikim już wrażenie, wiadomo, jednak kiedy ja złapałem swojego pierwszego Mime'a, to był on jednym z pierwszych w Europie, więc byłem jednym z pierwszych trenerów, powiedzmy to, którzy mieli tego Pokemona, no praktycznie na całym świecie, no dobra, może nie na całym świecie, ale w Europie na pewno, bo nawet to sobie sprawdzałem, także no, szacunek, ale to było dawno, dawno temu, także praktycznie na samym początku gry, tak jak mówię, więc teraz nie ma to już większego oczywiście znaczenia. Dodatkowo, jak sami widzicie, jajka są już przygotowane, 9x9 oczywiście, jest ich jeszcze więcej na drugim, trzecim i czwartym koncie. Jestem przygotowany na wykluwanie, zobaczymy, ile tam dacie radę wbić lajków. Jak wygląda sprawa w Pokédexie? Też bez większych rewelacji, aczkolwiek ten Dragonite, który nie został złapany, jedynie został widziany, no nie powiem, boli, bo taki Dragonitek by się przydał, a z Dragonite'em łączy się oczywiście Pokémon, którego aktualnie mam jako Poketowarzysza, czyli Dratini, dzięki któremu można poprzez ewolucję dojść właśnie do Dragonite'a. W plecaku troszeczkę itemów jest, ale brakuje Pokeboli, także trzeba będzie odwiedzić sporo Pokestopów. Przypomnę wam jeszcze, że aktualnie powinniście codziennie łapać chociaż jednego Pokemona oraz odwiedzać minimum jednego Pokestopa, dzięki czemu będziecie mogli zgarniać coraz większe to bonusy właśnie za te czynności. Ja to robię i naprawdę jest to mega, tylko trzeba po prostu pamiętać, żeby zrobić właśnie te dwie rzeczy, przynajmniej raz dziennie i będziecie dostawać więcej expa, więcej Stardusta, za friko właściwie, za flyer, jak to się mówi, także myślę, że warto. I to właściwie byłoby na tyle. Tymczasem trzymajcie się. Cześć. Z moim Bogiem gadek, zostawiam resie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości, mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapcie i pierdolę kwestie lat.